Cześć! W tym krótkim filmie postaram się przystępnie objaśnić, jak powinien wyglądać prawidłowy, pełny zakres badań wysokościowych dla pracownika lub innej osoby, której zajęcie jest związane z przebywaniem na wysokości powyżej 3 metrów. Lekarz medycyny pracy jest zobowiązany wykonać pracownikowi, którego zajęcie związane jest z przebywaniem na wysokości powyżej 3 metrów, 3 konsultacje. Konsultację okulistyczną, neurologiczną, laryngologiczną oraz na samym końcu badanie ogólne lekarza medycyny pracy. Te 3 podstawowe konsultacje mogą być rozszerzone o badania z tzw. wskazań lekarskich, które lekarz zleca po badaniu ogólnym. Przykładowo, może być to EKG lub badanie poziomu cukru. Tym niemniej te badania dodatkowe wynikają raczej z obserwacji i wskazań lekarza medycyny pracy po jego bezpośrednim badaniu. Najważniejszą z tych 3 konsultacją, której musi być poddany pracownik przy badaniach wysokościowych, jest konsultacja okulistyczna. Trudno sobie wyobrazić pracownika narażonego na upadek, który po prostu nie cieszy się dobrym wzrokiem. Osoby pracujące na wysokości, oprócz podstawowych konsultacji, muszą przejść badania psychologiczne, czyli popularne psychotesty. Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Pokrótce wymienię te prace, szczególnie związane z wysokością. Są to prace przy obsłudze słownic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych, prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych, prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i drogowych, prace przy liniach napowietrznych, niskich, średnich i wysokich napięć, prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych, czy prace operatorów pulpitów sterowniczych. Z tego rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej wynika jasno, że pracownicy pracujący na wysokości, czyli przykładowo obsługujący żurawie wieżowe i samojezdne, czy technicy linii wysokich napięć, oprócz wymienionych przeze mnie 3 konsultacji okulistycznej, neurologicznej i laryngologicznej, są zobowiązani do wykonania badań psychologicznych, czyli popularnych badań psychotechnicznych. Polska jest obecnie jednym wielkim placem budowy. Stolice Dolnego Śląska budują w większości pracownicy spoza Wrocławia. Bardzo często są oni ze wschodniej ściany Polski, z Mazur, z Pomorza. Ostatnio nawet przy budowie obwodnicy autostradowej byli to pracownicy ze wschodnich Niemiec. Osoby takie przyjeżdżają bez żadnych badań, bez żadnych konsultacji specjalistycznych od swoich lekarzy i trudno tutaj przecenić przebadanie ich w jeden dzień w przychodni medycyny pracy Dariusza Kraśnickiego. Miejsce pracownika jest w jego miejscu pracy, a nie w przychodniach lekarskich w celu wykonania badań okresowych. Kilkudniowe wykonywanie badań okresowych, co niestety jest częstą praktyką, po prostu jest niedopuszczalne. To strata czasu pracy oraz dochodu pracodawcy. Dlatego zespół Dariusza Kraśnickiego w przychodni medycyny pracy na ulicy Żernickiej 215 we Wrocławiu robi wszystko, aby badania wysokościowe zostały wykonane kompleksowo wraz z psychotestami w jeden dzień. Wymaga to oczywiście pewnych posunięć organizacyjnych, przede wszystkim obowiązkowej rejestracji pod numerem 601-775-123 lub wcześniejszych uzgodnień poprzez pocztę elektroniczną pod adresem lekarz@kraśnicki.com.pl. Odwiedź też stronę www.lekarzpracy.pl i zapoznaj się z ofertą przychodni. A jeśli masz jakieś pytanie, skorzystaj z formularza na samym dole strony i napisz do doktora Kraśnickiego. Cześć!